Ale po latach widać, że Tatiana dotarła gdzieś tam do samej siebie i myślę, że związana była z Blue Café bardzo poważnymi kontraktami, że udało jej się z tego wyjść. A dlaczego się rozstała? Dlaczego się rozstała? No ja myślę, że w którymś momencie dorosła i stwierdziła, że może sama decydować o tym, jak śpiewa, w co się ubiera i myślę, że też ma wokół siebie dużo takich ludzi, którzy też pomogli Blue Café, no ale dzięki temu tylko, że właśnie w nim była Tatiana i pewnie namówili ją do tego, że może czas porzucić Pawła i zrobić karierę solową, więcej pieniędzy, więcej możliwości, no wiesz, za granicę wywieźć Tatianę, a cały zespół 8-osobowy, no to już są dodatkowe koszty, a ona sama w sobie jest marką i myślę, że nie ujmując nic Dominice, która w tej chwili śpiewa w grupie Blue Café. Tatiana też robi to dobrze, ale Tatiana sama w sobie jest takim diamentem, o którym jeszcze na pewno nieraz usłyszymy. Tak, ale muszę ci, Wiela, przyznać tak szczerze, że Blue Café w zeszłym roku wydało płytę z Dominiką Gawędą. Pierwszą płytę. Zupełnie inną niż ta płyta. Taka, i też nie w stylu tego Blue Café z Tatianą. Taka, to była bardziej taka płyta... jakby to określić, to był taki pop rock, taki bardziej gitarowy, bardziej oszczędny. No dobrze, Robert, ale przynieś tu płytę, ten pop rock, Blue Café, to będziemy o tym rozmawiać. Ja nie chcę rozmawiać o Blue Café, bo ale tutaj nie widzę płyty. Chcę ci powiedzieć, że jednak tamta płyta bardziej mi się podobała niż ta. No bardzo dobrze, natomiast przynieś do studia, pobliżymy, jaka jest cena. Ja? Nie, no ja życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo pieniędzy i zdrowia. A